Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Andrusek i zapraszam na kolejny odcinek Last of Us 2 Remaster na poziomie brutalna rzeczywistość. O, Dina podniosła butelkę. Od razu mówię na początku, że omijamy scenki i tylko skupiamy się na gameplayu. Po cichu, załatwiając przeciwników. Aczkolwiek tutaj będą zarażeni, którzy wyskoczą... Właśnie. Dobra, i przeniesiemy się zaraz bliżej jakiejś lokacji z wrogami. Teraz jesteśmy przy stacji telewizyjnej. Pójdziemy tam, znajdziemy parę rzeczy. Będzie można załatwić kilku ludzi po cichu, a potem będzie duża sekwencja ucieczki z nieskończoną ilością ludzi, bo jak grałem kiedyś na normal, to załatwiłem sporo, ale oni się cały czas pojawiali. No dobra, to teraz jesteśmy w stacji telewizyjnej. Przybyło kilku gości z WLF-u. Czekamy cierpliwie, aż podejdą. Będą z każdej strony szli, ale mi się wydaje, że powinno dwóch iść tam i jeden po środku, a potem z tej strony chyba. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. No, idzie, dobra. Tam jest dwóch. No mówię, jak są tak blisko, to jest ciężko naprawdę, żeby zrobić z ukrycia załatwienie, ale... No wtedy trzeba kombinować i to ostro. Pokręcić się tu i tam. Szybko, szybko. Teraz poproszę tego pana tutaj właśnie, który skacze z toporkiem. No nie idź tutaj. Co jest do chuja? Szybko! Chyba stąd nie przyjdą, co? Dobra. Przejdźmy dalej. Dobra, gdzie oni są? Tam jest jedna, cały czas się kręci. A nie, tu jest pan, dobra. To zajmijmy się nim. Już powinno być łatwiej, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że się tam kręci.
A, jesteś. Dobra. Dobra, ale ja chcę, żebyś wrócił z powrotem. Widzę! Akurat na niego patrzę. Chyba dwie osoby tylko zostały. A nie, trzy, dobra. Dobra. Oni potrafią tak trochę lekko w bok spojrzeć. Dobra. Dobra, mamy chyba wszystkich na górze, teraz trzeba na dół zejść. Dobra, zwabiliśmy ich. Ktoś znalazł wrogów? Nikogo w okolicy. Dobra. Dobra, nie widzi mnie. No. To nie było aż takie trudne. Ale możliwe, że dlatego, że już grałem w to. Jeszcze dwie zostały, dobra. Zobacz. Ta, miej oczy otwarte. To Kira! Zobacz, Kira? Ta, zobacz. No prawie bym je zauważyła. Dobra. Jeszcze jeden i będzie epicka ucieczka. Dobra.
Jak coś, to zdzielę go z toporka. Nie mów, że zobaczyłeś ją, tak? A, dobra. No i to tyle. Jeśli chodzi o stację telewizyjną... To znaczy... He, dobra. Znaczy teraz to musimy... To już wszyscy? Tak, wszyscy, ale teraz będzie ekipa. Kolejny. Tędy. Chodź. No tutaj się zacznie w sumie i tutaj raczej będziemy biec, aczkolwiek... Tutaj to ja pamiętam, że miałem strzelaninę jak biegłem od razu. Tutaj wtedy byli kolesie tam na górze i tak dalej. Dobra, biegniemy. To nie ma sensu, tracić amunicji. Ja tu wszystkich załatwiałem, no, pamiętam, ale teraz po prostu uciekamy, bo to nie ma sensu. Ja nawet tych kolesi załatwiłem tutaj. Dobrze jest. Dobra, udało się. Teraz będziemy mieli fajną akcję z czerwonym światłem. Tam będziemy mieli tego pierwszego gościa... Zapomniałem, jak on się nazywa. Dobra, teraz sprowokujemy... Dobra. Uciekamy. Jak coś, to mam shotguna. Niech walczą. My się schowamy. Ja pierdzielę, musimy uciekać. Dobra. Pozałatwili ich czy nie? No nie idźcie tutaj! Chyba wszyscy. Dobra, zostały tylko... Walcie się, kurde! O, zmarnowałem naboje, dobra. Dobra. Dina. Oh.
Chodźmy. O, tutaj też jest fajna lokacja i nowy przeciwnik. Pomogę ci, pomogę! Kurwa! Dobra, tutaj nie ma co stealth robić, to na bank, nie? Dobra. Te typy to nie da rady niestety stealth. Ale mamy coś. Jebać tych skurwieli. Wygląda jakby miał pomidory na sobie. Nie, jestem cała. Nie wiem. Człapacze? Tak na nich wołali? Człapacze. Skąd one polska się nazwa, biorą? Kurde. Nie mam pojęcia. Przyroda Seattle. Dobra, przejdźmy dalej. Tego miejsca to się raczej stealth nie da. Znaczy, można spróbować uniknąć walki. Ale... Nie wiem w ogóle... No, tu jest raczej niezbyt łatwo, żeby ten... sytuację rozwiązać bez... Najwyżej nie dać się zauważyć, ale... Tutaj to jest paskudnie, muszę powiedzieć. Prawdziwy horror, można powiedzieć. Gdzie ten zarażony był? Jak chyba... światło to on chyba zobaczy.
A, on chyba stoi w miejscu, dobra. Dobra. Ja nawet się nie spodziewałem tego, że mi się uda. Dobra, nie będziemy się z nimi bawić. Przejdźmy od razu do wyjścia. I tyle! Spadamy! Z tego metra. W sumie... Zrobili coś podobnego jak w jedynce. No ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie. I zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli macie ochotę zobaczyć moje zmagania w trybie Brutalna Rzeczywistość, gdzie jak najwięcej po cichu załatwiam przeciwników. Tutaj był Andrusek i jak zwykle do pogrania. Cześć! Dzięki.